Nie żyje 39-letni ksiądz Tomasz Blicharz. Miał koronawirusa śląskie. Nie żyje 53-letni ksiądz. Zmarł na COVID-19. We wtorek 1 grudnia w szpitalu w Rybniku Orzepowicach zmarł ksiądz Andrzej Trzeciak, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Adamowicach. Przyczyną śmierci duchownego był koronawirus, poinformowała archidiecezja katowicka. Andrzej Trzeciak urodził się 22 maja 1968 roku w Katowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej, wstąpił do niższego seminarium duchownego misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. Zaraz po maturze rozpoczął studia i formację w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święceń diakonatu udzielił mu 1993 roku w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach Brynowie biskup Gerard Bernacki. Na staż duszpasterski został skierowany do parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach. Święcenia prezbiteratu otrzymał w 1994 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii świętego Herberta w Wodzisławiu Śląskim 1994-1997. Następnie pracował w parafiach świętego Antoniego z Padwy w Katowicach Dąbrówce Małej 1997-2000, ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli 2000-2003, świętego Stanisława Kostki w Katowicach Giszowcu 2003-2006, ducha świętego w Siemianowicach Śląskich Bytkowie 2006-2010, świętego Wojciecha w Radzionkowie 2010-2015, świętego Jerzego w Goczałkowicach Zdroju 2015-2016. W październiku 2016 roku został mianowany administratorem, a rok później proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Adamowicach. Był wicedziekanem i duszpasterzem nauczycieli w dekanacie pogrzebień. Jesienią 2020 roku zachorował na COVID-19 i w ciężkim stanie trafił do szpitala w Rybniku Orzepowicach. Zmarł 1 grudnia w 53 roku życia i w 27 roku kapłaństwa. Pogrzeb księdza Trzeciaka odbędzie się w piątek 4 grudnia, w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Adamowicach o godzina 14:00.